z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Marysia Zawadzka. Witam Cię. Dzień dobry, witam Pana szanownego redaktora i oczywiście wszystkich, co oglądają wywiad z chuliganem. 10 lat temu drobna kobieta, nauczycielka, żona profesora, badacza pisma klinowego postanowiła w samej jaskini lwa rzucić wyzwanie poznańskiemu establishmentowi. Rzucała je nie sama, a z 11 wówczas innymi osobami. Tak powstał Poznański Klub Gazety Polskiej, który obchodził właśnie z wielką fetą swoje dziesięciolecie. I to jest okazja, żeby Cię zaprosić do wywiadu z chuliganem. Jak to było rzucać wyzwanie niczym ten Daniel w jaskini lwów w Poznaniu? No, może myśmy tego tak nie odbierali, że się tam rzucamy w jaskinie lwa. Każdy z tych 11 osób, które były w klubie, na to spotkanie miał obowiązek przyprowadzić swoich znajomych w jak największej ilości. Bardzo nam się to udało. Przede wszystkim jedno, co może skłoniło, to dostaliśmy zgodę dyrektora Biblioteki Kurnickiej, że możemy te spotkania z takimi ważnymi osobami robić w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. Z Ewą Stankiewicz jeszcze mieliśmy tutaj w Nocie, a już z Państwem Gwiazdami mieliśmy w sali Czerwonej Pałacu Działyńskich. No i wtedy no jakoś to ludzi zachęciło, no Wielki Pałac, jakieś spotkanie, znane osoby, no więc dosyć łatwo się tam ich udało nakłonić. No. Długą drogę przeszliście od tych 11 osób i takiego spotykania się trochę podziemnego do czasów dzisiejszych. Ale wtedy, na początku, to były przede wszystkim utrudnienia. Przewodniczącym pan Krzysztof Głogowski ze mną razem żeśmy pokonywali wszystkie ulice Poznania i rozwieszali plakaty o spotkaniach takie wydrukowane tam w internecie na szybach różnych tam sklepów, w szkołach, no gdzie się dało, tośmy to przyklejali. A panie redaktor, na szybach sklepów to wykroczenie. A od czego my byliśmy? No, prawie, że... Od chuligaństwa. No właśnie, od chuligaństwa. I pani redaktor tutaj Telewizji Poznań, nasza członkini właściwie była wśród tych 11. Aurelia Siwa z kolei produkowała takie małe ulotki, jeździła wszystkimi tramwajami i rozdawała ludziom w tramwajach. I tak po prostu, a to, że ludzie zaczęli do nas przystępować, no to świat powodowały te właśnie spotkania i właśnie z takimi ludźmi. Jedną z takich osób, która przyciągała, a może najbardziej przyciągnęła ludzi do Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej, była pani Zofia Bartoszewska, legenda opozycji poznańskiej, pielęgniarka z czerwca 56 roku, później walcząca o pamięć o 56 roku, konspiratorka z Solidarności walczącej, z niebywałą charyzmą, opowiadająca o różnych rzeczach. Jej rola była tutaj niemała, tak? Bardzo duża, ponieważ Zosia pojawiła się na pierwszych spotkaniach i wszyscy chcieli wokół niej być, ponieważ była taką osobą, no, z którą każdy chciał mieć kontakt, chciał być blisko niej. No, ona z kolei miała też swoje środowisko tego czerwca 56, tam był też pan Jerzy Grabus i przychodzili do nas, opowiadali swoje przeżycia z czerwca 56, niezapomniane opowiadanie o chłopcu, który umierał, jej matce. Grabus opowiadał, jak stracił swojego nabojowego, czy tam amunicyjnego, jak się tam nazywał. Także te wszystkie i spotkania, każde spotkanie powodowało, że nas było coraz więcej. Pamiętajmy o tej dacie, Poznań nosi wielką bliznę. Czerwiec 5-6, symbol walki z komunizmem. Ludzie wyszli na ulicę, żeby walczyć z oprawcami. Ludzie wyszli na ulicę, na czołgi ze sztachetami. Młode Polki dumnie niosą biało-czerwony sztandar. Na czele pochodu wielka Polska, Polska twarda. Nagle pada salwa, ostrzał z karabinów. Sztandar krwią się zabarwia, ubecy przechodzą do czynów. Padają pierwsze ofiary, obrońcy polskości. Najmłodsza z nich to Romek Strzałkowski. Życie dla wolności
miłości, życie dla niepodległości, życie dla mnie i dla ciebie, życie dla wielkiej Polski. Terror władzy się zaostrza, wojsko ruszyło do ataku, jednak to nie przestraszyło odważnych poznaniaków. Zrywano czerwone flagi, zdobyto pierwsze sztuki broni, poznaniacy do boju, czas Sowietów stąd wygonić. Nieustraszeni oni chcieli pogonić władzę, pokazali komuchom historię o swej odwadze. Nasi dziadkowie w Poznaniu walczyli w słusznej sprawie. Przyznaj, Piotrze Kraśko, co robił wtedy twój dziadek. Legendy poznańskie zapomniane i nagle przekazywane, wskrzeszane, no to to jakoś współtworzyło Poznański Klub Gazety Polskiej, a w rzeczywistości poznańskiej musieliście się poważnie konspirować, ukrywać. Na przykład wynajmując salę, opowiadaliście, że to jest spotkanie z posłem. No więc skoro spotkanie z posłem, to myśleli wynajmujący salę, może nie wiadomo, Waldy Dzikowski, po czym spełniało się najgorszy koszmar z ich horroru. Okazywało się, że ten poseł to Antoni Macierewicz. Jak to było? Jak wyglądała ta partyzantka? Gdziekolwiek pojawialiśmy się jako Klub Gazety Polskiej, to Gazeta Polska wywoływała, po prostu działała na wszystkich jak płachta na byka. I gdzie tam nigdy nie można było na to wynająć sali. W związku z tym nasz kolega miał od lat takie stowarzyszenie, które właściwie nam przekazał. I wtedy żeśmy szli i mówił, że stowarzyszenie Wielki Poznań, Wielkopolska prosi o wynajęcie sali i na spotkanie z kim? No z posłem, a to akurat było tuż przed wyborami. Z jakim posłem? No zobaczymy, jak będzie wybrany, to będziemy wiedzieli, jaki poseł. Takie najbardziej zapamiętane to było właśnie z aulą na Akademii Wychowania Fizycznego, bo to właśnie było spotkanie z panem Antonim Macierewiczem, no i tam też miała po prostu miejsce przygoda taka, o której myśmy się uważali za wielkich bohaterów wtedy, a się okazało, po latach, że to wcale mi nie tacy bohaterzy, bo to nie był nikt groźny. Tak, wyjaśnijmy, że pewien bardzo znany kibic Lecha, ksywa na K, pojawił się na kibice, będą wiedzieli, domyślali się, o kogo chodzi, pojawił się na spotkaniu z Antonim Macierewiczem, po czym posłuchał, a to człowiek... I no, bardzo dość... dziwnie się zachowywał, tak, miejsce zmienia. O dość wybuchowym charakterze, który bardzo popierał z racji na swój wybuchowy charakter antykomunizm i Antoniego Macierewicza, niemniej stwierdził, że za długo już gada i sam chce się dorwać do mikrofonu z racji na posturę osoby. Członkowie Klubu Gazety Polskiej ofiarnie rzucili się na tego zmierzającego do Antoniego Macierewicza w dobrych intencjach człowieka. Bo jego on zmieniał miejsce na górze, w środku, przed tym siedział, potem usiadł z boku, no i chciał się dorwać do tego głównego mikrofonu, ale wszyscy kiwali nie puszczać go, no więc on widocznie znalazł sobie takie miejsce, no i myśmy się uważali za takich bohaterów spacyfikowanych, chciał napaść, a tu po latach się okazuje, że to był całkiem zaprzyjaźniony człowiek. Stanie na straży pamięci historycznej, odkopywanie historii Poznania, tej historii Poznania bohaterskiej, mocnej, wiążącej się i z powstaniami, i z pracą organiczną. To jest robota Klubu Gazety Polskiej, czyli jest tuż koło Radia Poznań tablica upamiętniająca ostatniego komendanta Narodowych Sił Zbrojnych Stanisława Kaśnicę. To była inicjatywa Klubu Gazety Polskiej. Inicjatywa klubu, taka właściwie całkiem oddolna, nie tam żadnej zarządu, jak to u nas jest, tylko członka. Dokładnie to podjął Jurek Szarwark, który mieszka w pobliżu budynku, na którym ta tablica się znajduje. I w tym budynku właśnie Kasznica mieszkał. No i on kiedyś tam przechodząc, były właśnie pierwsze te takie gromkie obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych. I on przyszedł do klubu i mówi: słuchajcie, złożymy się i powiesimy tam tablicę. No u nas takie zawsze w klubie jest, jak ktoś ma jakiś pomysł, to po prostu go pilotuje. Więc mówię: Jurek, musisz załatwić pozwolenie na to, spytać się, czy tam administracja pozwoli. No, i, no ponieważ on jest z wykształcenia plastykiem, to po prostu w przeciągu paru dni powstał projekt tej tablicy, potem została ona, bo ona jest dosyć skromna, tak jak nas stać, ponieważ my tam wszystko finansujemy z własnej kieszeni. Każdego 1 marca spotykamy się tam przy tej tablicy i 12 maja, ponieważ to jest dzień, w którym Kasznica został stracony.
Bronisław Wilczyn w jednej ze swoich książek pisał o tym, że w kontekście Powstania Warszawskiego, że nagle w dniu rocznicy Powstania Warszawskiego wstaje ta dawna Warszawa i w innych okolicznościach, w innym czasie jakby przenosi inne wartości do tego czasu dzisiejszego. Nagle tutaj w ten kraj obraz Łazarza, tak, w którym tego nie było, nagle młodzież bardzo często, chociażby wśród, nie wiem, kibiców, tak, szukająca tego patriotyzmu, ma okazję znaleźć punkt zaczepienia. To tutaj mieszkał dowódca Narodowych Sił Zbrojnych. Tak? No jeszcze mamy z takich, mamy przepiękną tablicę poświęconą rzezi Wołyńskiej, która znajduje się w kościele Jana Kantego. I w tym samym kościele znajdują się tablice poświęcone wszystkim Wielkopolanom, którzy zginęli w Katyniu. Chciałam wszystkich słuchaczy zachęcić, żeby do tego kościoła wejść i zobaczyć. Zarówno jest tam tablica smoleńska, jak i wszystkich 1939 Wielkopolan, którzy zginęli w Katyniu. Działalność dotycząca czerwca 1956 roku, ostatnia żyjąca tramwajarka, pani Stanisława Mikołajczak, była gościem poznańskiego klubu Gazety Polskiej. Zobaczmy. No bo ja miałam 22 lata wtedy, bo chodziłam do szkoły, pracowałam i chodziłam. Jak ja słyszę, jak to wszystko kradną mi, to mi aż serce pęka. Tylko dostałam taki odłamek i ten odłamek gruby mi wyjęli, a te drobne, bo było tyle rannych ludzi na Raszeja, że jak mnie przyciągło dwóch panów, nie, to tam było tyle krwi, jak śnieg roztopi się i takie błoto, tyle było krwi. Ja nie wiem, co dalej było. Zabrali mi na chirurgię, tam leżałam, długo pamięci uzyskałam, bo miałam bardzo 40% tylko krwi. To jest człowiek trup, nie? No ale lekarze wszyscy, Zosia i wszyscy mi pomagali, i bo wtedy pielęgniarek nie było dużo. Wieczorem zawsze, jak odzyskałam przytomność, to mi mówili tak: dzisiaj będzie kapusta na kolację. A ja myślałam, co to kapusta? A to były kapusi przychodzili, bo oni szukali, bo ja byłam, jak oni mówili, prowokatorka, że że tego. Ja uratowałam, ja mam teraz telefony, które mi dziękuję. Dziękuję, że ja żyję, bo ja uratowałam chłopaków, bo oni rozłożyli ubeki tak na takiej sali pełno zdjęć i mówiła ta babka taka gruba: powiedz, kto jeszcze z tobą był? Ja mówię, nie wiem, a ona mi lampę postawiła i wypala. A teraz widzisz, a jak uślepłam, to ona mówi, teraz zobaczysz. I teraz mi nawet dziękuję jeszcze, którzy żyją, że uratowała, bo powiedziałam, że nie znam tego pana ani tej pani, nie? Czułam rozbite tu, tylko że to już wszystko tyle lat z tego. Ja przychodziłam tortury. Czerwca 56 roku, zarówno tego poznańskiego, które mamy właściwie przez Zosię Grabusa i panią Mikołajczak, taką kontynuację, no to przede wszystkim, ponieważ mamy związki z Węgrami, wyjeżdżamy na Węgry, to zapraszamy Węgrów. No bardzo taka dramatyczna właściwie sytuacja była w 55. rocznicę Poznańskiego Czerwca, ponieważ grupa Węgrów przyjechała z odznaczeniami, pamiątkami dla Urzędu Miasta. I na spotkanie z nimi prawie nikt nie przyszedł. Był tylko Poznański Klub Gazety Polskiej. I przede wszystkim wtedy trzeba było momentalnie coś załatwić, więc zadzwoniliśmy do dyrektora Biblioteki Kurnickiej. Otworzył nam Pałac Działyńskich, wszystkich Węgrów tam zaprosiliśmy, rozmawialiśmy z nich. No jak Węgrzy zaczęli nas częstować, prawda, winem, musiałam się bronić, bo to zabytek, bo to nie wolno. No i na następnego dnia urządziliśmy wielki piknik w Lizawce. To już nasz wtedy już przewodniczący Zenek Tosz, który był alfą i omegą organizacyjną, to jest człowiek, który wszystko potrafił zorganizować w bardzo szybki sposób.
Także no z dnia na dzień, proszę bardzo, piknik, wszyscy jesteśmy, tort wielgachny upieczony z mapą Węgier i Polski razem z flagami połączonymi. I gościliśmy naszych Węgrów, także po prostu obroniliśmy Poznań. Jeździcie na Węgry, także podejmowani przez Węgrów. Na Wirtualnej Polsce ukazał się taki reportaż, gdzie Kamil Sikora napisał, że no ostatni raz taką imprezę jak ta w pociągu w czasie wyjazdu na Węgry widziałem na studiach. To jest troszkę też mowa o charakterze tych ponad 400 grubo klubów Gazety Polskiej, to znaczy, że jest to ten rodzaj działalności, kiedy często ludzie, niekoniecznie najmłodsi, no, uczestniczą w czymś takim jak wyjazd, organizowanie imprez różnych, no, protest przeciwko złym rzeczom, które się dzieją. Jaki to jest rodzaj działalności? Powiedząc na to zachowanie właśnie, które zostało skrytykowane, no to dla nas wielki komplement. No przecież my jesteśmy tam prawie, gro to są emeryci, no ale zachowujemy się jak studenci, prawda? Młodość nam przywracają takie spotkania. No, na Węgry, pierwszy taki wielki wyjazd na Węgry zorganizowany oczywiście już przez Gazetę Polską, samą górę, ale myśmy poprzedzili ten wielki, pierwszy wyjazd wielki na Węgry tutaj pikietą pod konsulatem węgierskim, zaraz po momencie, kiedy Węgry zostały w Unii Europejskiej źle potraktowane, to nam się nie spodobało, skrzyknęliśmy się, oczywiście główny organizator Zenek Tosz, no,
momentalnie znalazła się flaga węgierska, napis po węgiersku, Polak, Węgier, dwa bratanki. No i tam z dobro, chociaż konsula nie było, to myśmy okupowali jego płot cały przed tym konsulatem. No i tam z dobrą godzinę żeśmy spędzili oczywiście od razu zapisy zbierając na wielki wyjazd na Węgry. Czyli mamy klubowiczów Gazety Polskiej, którzy jak widać na zdjęciach czasami kibice odkrywają, że są jacyś tacy troszkę starsi od nich, którzy troszkę podobnie się zachowują, no może za wyjątkiem tych ustawek. Na Węgry jeździcie co roku, tak? Zawsze przede wszystkim jesteśmy niesamowicie mile witani. W ogóle w pierwszym wyjeździe na Węgry to po prostu zatykało dech w piersiach i leciały łzy, ponieważ Węgrzy skojarzyli, że my stajemy po ich stronie w kontrze właśnie do decyzji Unii Europejskiej, to jak się podchodziło, podawało ręce, to oni te ręce ściskali, a niektórzy całowali po rękach, nie tylko kobiety, wszystkich jak leciało. I taki też wzruszający moment, kiedy taki uliczny, no nie wiem, muzyk, nie powiem grajek, muzyk, jak dowiedzieliśmy się od naszego Jasia Martiniego, muzyka grał na instrumencie ludowym, typowo węgierskim, hymn Polski. To jak przeglądamy, bo zabraliśmy ze sobą filmowca, to jak on gra ten hymn Polski, to nam lecą łzy wtedy. Niech żyje Polska, niech żyje Węgry! Czyli odkopywanie prawdziwej przyjaźni z Węgrami, tą, którą i młodsi, i starsi Polacy, był tutaj Jumbo Jet zespołu Zjednoczony Ursynów, który jeździ na te Węgry, odkopują i znajdujemy to, co było, nie wiem, w pismach Mariana Zdziechowskiego, który przed wojną szefował takiemu towarzystwu polsko-węgierskiemu. Wszystko to w jakiś sposób dzięki tym kontaktom wraca, tak? No wraca. Przede wszystkim taka więź przyjacielska, no jak jesteśmy witani na dworcu, jak jesteśmy żegnani, to są osobne, bo tam każdy z beczką wina przyjeżdża, każdemu uważa za honor, żeby po prostu tam zostać przez nich poczęstowanym. To jeszcze przepiękny pomnik katyński jest w Budapeszcie. Mhm. I przy tym pomniku katyńskim jest tablica smoleńska. Mhm. Jest no tak, i oczywiście, no ponieważ wiąże nas generał Józef Bem, no to jest pomnik Bema i przy tym pomniku Józefa Bema właśnie wręczaliśmy medal czerwca 56 panu Orbanowi. My jako klub Gazety Polskiej z Poznania. Z waszej inicjatywy jest także w Poznaniu skwer Ryszarda Kuklińskiego. Jak to było i dlaczego pomyśleliście o Ryszardzie Kuklińskim? No to znowu jest oddolna inicjatywa jednego klubowicza. Po prostu mamy takiego fana, który tam śledzi wszystkie poczynania generała Kuklińskiego, znaje na wylot tam i z powrotem całą tą historię i przyszedł do klubu i mówi: słuchajcie, trzeba by w Poznaniu powołać jakąś ulicę Kuklińskiego, chociaż skwer czy zaułek, weźmy się za to. No bo wiadomo, jak jest pomysł, no to trzeba to zrealizować. Jedna zasada: Juliusz, zaproponowałeś, bierzesz na siebie pilotaż tej sprawy. No i zaczęliśmy tam zbierać podpisy, bo ileś tam podpisów trzeba zebrać. Tu nam z wielką pomocą przyszedł radny wtedy, pan Szymon Szynkowski-Welsenk, który nam pomagał przepchnąć to wszystko przez Radę Miasta. No wtedy jeszcze nie był pan Jaśkowiak prezydentem, więc może to było troszeczkę łatwiej. No i właściwie trwało to chyba ze 3 lata i skwer w bardzo pięknym miejscu między Kościołem Bożego Ciała, 6. Liceum, ulicą Królowej Jadwigi,
dosyć duży skwer, bardzo piękny, dostał nazwę skweru pułkownika. No nie, bo nie ma tych wszystkich nazw, jest tylko Ryszarda Kuklińskiego. Co dla mnie było wtedy w tej uroczystości, a ta uroczystość była 12 grudnia, 13 grudnia jechaliśmy do Warszawy zaraz. 12 grudnia było, że dyrektor szkoły, tego 6 liceum, całą szkołę parami sprowadził na tę uroczystość. I cała ściana, liceum, która przylega do tego skweru, była obrana flagami biało-czerwonymi. Przez Poznań, będący w innym zupełnie klimacie, idzie Marsz Smoleński po 10 kwietnia 2010. Rozmawiałem wczoraj z panem Henrykiem Krzyżanowskim, który już był w wywiadzie z Huliganem, który opowiedział mi taką strasznie zabawną scenkę. Idzie ten marsz, no tutaj towarzystwo piwno-knajpowe przygląda się z takim zdziwieniem, co to jest, żartują, kpią niektórzy, różnie oczywiście. No i nagle dostrzegają go dwie jego studentki. I słyszę taki głos, o Jezu, pan doktor. Pan doktor, dodajmy, do kojarzony raczej często z wesołymi stronami życia, autor satyrycznych limeryków, no wybitny anglista, znany wielu jako autor jakichś tam podręczników, testów języka angielskiego. No i one tak patrzą, pan doktor po tej stronie, o której tu w mediach mówią, że to jacyś kompletni wariaci, tak? No, tragedia smoleńska przede wszystkim spowodowała to, że ludzie chcieli dociec prawdy i szukania tej prawdy szukali właśnie w Gazecie Polskiej. Także w momencie po katastrofie smoleńskiej to był apogeum klubu Gazety Polskiej, bo myśmy mieli prawie 300 członków. Oczywiście głównymi obchodami były zawsze kolejne miesięcznice. Pierwsze nasze spotkanie pod pomnikiem było w sobotę 10 kwietnia. I spontanicznieśmy się zebrali, członkowie, i zrobiliśmy karteczki, że o tam oznaczonej godzinie spotykamy się na modlitwie. Rozbiegliśmy się oczywiście po okolicznych, informując społeczeństwo poprzez wtykanie do samochodów tych karty. I wieczorem było spotkanie na modlitwie. I od tego czasu, każdego 10 spotykaliśmy się. Pierwszy marsz, który był, myśmy nie zaczęli marszów od pierwszego, tylko on był chyba gdzieś tak trzeci czy czwarty miesiąc. To musiałabym gdzieś tam zajrzeć, którego to było. Pierwszy szedł od kościoła Matki Boskiej Bolesnej przez całą ulicę Głogowską do ronda, potem do mostu teatralnego i w dół do pomnika. Bardzo długi. Drugi z kolei szedł od skrzyżowania ulicy Dąbrowskiego z ulicą Żeromskiego. Potem szedł zawsze od browaru przez Stary Rynek 27 grudnia, Święty Marcin, do pomnika. Też bardzo długi marsz i to był bardzo liczny marsz. Z tych wszystkich marszy najokazalsze zawsze były marsze rocznicowe, bo wtedy towarzyszyła nam zawsze Obornicka Orkiestra Dęta pod dyrekcją pana Krzysztofa Warguły, który dawał oprawę mszy tej rocznicowej w kościele, prowadził pod werblami cały marsz, no i potem grał i hymn, i rotę na zakończenie. No i przede wszystkim tam są młodzi ludzie, pięknie mają te swoje mundurki, maszerują, co można zobaczyć na zdjęciach. Taka tradycja, że zawsze te obchody patriotycznych rocznic i patriotycznych uroczystości, patrząc, nie wiem, na XIX wiek, tak, na wszystkie te lata, zawsze grupowały wokół siebie ludzi z różnych pokoleń i zawsze stawały się jakąś refleksją i zaczątkiem czegoś na przyszłość. Ja pamiętam, jak była któraś chyba z tych miesięcznic, kiedy ja przyszedłem i był i Marek Bech coś takiego z klubu poznańskiego mówił, że no tutaj dookoła miasto wygląda trochę inaczej, tutaj jest taka niby grupka przy tym pomniku koło zamku, ale to nie szkodzi, bo to jest zaczątek czegoś,
co wybuchnie, co spowoduje, że zmieni rzeczywistość, ponieważ generalnie dookoła panuje bierność, tak? I, no i w jakiś sposób to się sprawdziło, tak? Sprawdziło się, no nie powiem, mieliśmy problemy, ale najważniejsza rzecz była to, że każdy z tych, który brał udział w tym marszu, wiedział, po co w tym marszu idzie, jaki cel jest tego marszu, nie zwraca uwagi na to, co się dzieje dookoła. Bo trzeba powiedzieć, krzyczano na nas, pluto na nas, wyzywano nas po trasie, pukano się w głowy, robiono różne nieprzyjemne gesty dotyczące nas, którzy w tym marszu, ale nas to po prostu nie obchodziło. Pan Henryk Krzyżanowski, który właśnie te dwie swoje studentki spotkał, jak o tym rozmawialiśmy, mówi, no tak, no w mediach była ta szydera, tak, było to wyśmiewanie tego, no ale jakby spojrzeć na przeciętną, nie wiem, wykształcenia, erudycji, wiedzy uczestników tego marszu z tymi, którzy pod wpływem TVN-u i Gazety Wyborczej robili z tego szyderę, no to była straszliwa dysproporcja, tak? Czyli obraz medialny nie miał nic wspólnego z obrazem rzeczywistym. Nic tak? wspólnego. No przecież no, w mediach to było, że właściwie ci, to co ludzie niewykształceni, nic. A wśród nas, no od prostych robotników z przy maszyny do profesorów o światowej sławie, że tu się pochwalę własnym mężem, prawda, bo to jest dziedziną bardzo rzadką, no a po prostu cały świat, który obraca się w tej dziedzinie, to jego zna i kojarzy, że to jest właśnie Poznań. No to wyjaśnijmy, skoro już zareklamowałeś męża, profesor Stefan Zawadzki, właśnie ten od Babilonii pisma klinowego. Cóż to za dziedzina nauki? O co chodzi z tym pismem klinowym? Ja tak się przyglądałem u ciebie w domu wczoraj temu pismu klinowemu, nic z tego nie rozumiałem. Co to są za badania? Mąż jeździ do Londynu odczytywać jakieś rzeczy, których nikt nie umie odczytać. No, o co chodzi? No, ja tak wspólnego języka na temat zawodowy z mężem to nie mam, bo po prostu to trzeba naprawdę głębokiej wiedzy i samozaparcia, żeby wiedzieć. No to są kliny, pismo sylabiczne, to znaczy każdy tam taki układ klinów oznacza jakąś sylabę i są specjalne takie książki, tak zwane sylabariusze, które pomagają, że tak ułożone kliny oznaczają taką sylabę, tak ułożone kliny oznaczają taką sylabę. No Stefciu ma to wszystko w głowie i czyta tak. Ogląda, czy ten klin jest w tę stronę, czy ten klin jest w tamtą stronę. Ja się śmieję, że on jedzie do Londynu po to, żeby te kliny ciosać, prawda? To porkiem w lewo, w prawo i układać te kliny. Bo ma no, sporo uczniów, którzy się tym zajmują. Jedna jest w Warszawie, już jest profesorem. Jak pan profesor od tej starożytności jest odbierany przez kolegów z uczelni, angażując się w tę działalność? No powiem, że nie bardzo ma popularność. Tak ci, którzy, bo na przykład tak, historia sztuki w Poznaniu to jest ten kierunek, który jest nam bardzo bliski, bo tam szereg profesorów jest z nami związany. Natomiast no, jego uczniowie no, też są, że tak powiem, bo Stefciu tam po prostu ich szkolił przez cały czas i no, oni widzieli, że ta wiedza merytoryczna w tej dziedzinie jakoś razem współgra z tymi jego poglądami. No, ma jedną uczennicę, którą z Łodzi właśnie, która no bardzo jedna chyba z takich najzdolniejszych, która w ogóle jest prawnikiem, ale zajmowała się prawem tym właśnie tam z czasów starożytnych. No i oni zawsze dyskutowali, tu się kłócili, ale po prostu no jakoś dała się przekonać i wspiera tej chwili nas. Po 1989 roku mieliśmy w kółko pieprzenie o społeczeństwie obywatelskim. Wszystkie fundacje obywatelskie, wspieranie społeczeństwa obywatelskiego, fundament jego działania, pieniądze na, od góry na te działania obywatelskie. Kluby Gazety Polskiej, w tym Klub Poznański, są faktycznie działaniem obywatelskim, oddolnym. W każdym calu jesteśmy obywatelskim. Po pierwsze działalnością naszą, która jest oddolna i spowodowana z chęci ludzi, którzy chcą temu tematowi na przykład się poświęcić.
i wszystko, co robimy, jest finansowane przez nas samych. Tak zwana instytucja zrzuty. Tak, jest zrzuta, jest puszka, mamy cel i na ten cel po prostu w puszkę zbieramy pieniądze. Na to, żeby na spotkaniu wypić kawę czy herbaty, to się składamy do puszki. Jak wyjeżdżamy na Węgry, czy wyjeżdżamy na zjazd klubów Gazety Polskiej, czy wyjeżdżamy na galę Strefy Wolnego Słowa, każdy jedzie za własne pieniądze. Nam nikt nie daje żadnych dotacji. Po tym, jak te 400 ileś tam klubów Gazety Polskiej powstało, jak pisałem w pewnym tekście, od Nowego Jorku po Ryki, od Leeds po najróżniejsze wioski w Wielkopolsce, bo zdaje się, że w Wielkopolsce 32 kluby Gazety Polskiej w samej Wielkopolsce są, to Platforma Obywatelska po tym, jak straciła władzę, ogłosiła, że stworzy kluby obywatelskie, które, no nie ukrywał Grzegorz Schetyna, że są wzorowane na klubach Gazety Polskiej i nic nie wyszło. No nic nie wyszło, bo do tego niestety jest potrzebna idea. A tak na marginesie tu wspominając, wszystkie okoliczne kluby Gazety Polskiej, które są wokół Poznania, to jest dzieło naszego zmarłego przewodniczącego Zenka Torza. Był przede wszystkim patriota pierwszej wody. Z najwyższej półki, no nie ma słów pochwały w jego traktowaniu patriotyzmu. Następna sprawa to kombinat organizacyjny. Nie było sprawy, której Zenek by nie zorganizował. Nie było. Najtrudniejsze sprawy były zawsze zorganizowane. Jak ja się martwiłam, bo ja byłam przez cały czas jego zastępcą, zresztą tworzyliśmy tandem bardzo zgrany, to dzwoniłam, mówię, słuchaj, no Boże, gdzie, co? Mówi, ty się nic nie martw. Wszystko będzie załatwione. I to była jego dewiza. Mhm. On był przedsiębiorcą, koordynował kilka przedsiębiorstw takich rodzinnych. Miał doświadczenie zawodowe, które przełożył na działalność kierował, tą społecznikowską. Tak. Kierował różnymi zespołami ludzkimi i to po prostu tak samo stosował w klubie Gazety Polskiej. Po prostu pakował rzeczy, mówił, słuchaj Marysia, trzeba zorganizować, są ludzie tacy ciekawi, trzeba zorganizować tam klub Gazety Polskiej. No to zabieraliśmy albo profesora Mikołajczaka, albo Zawadzkiego na pierwszy punkt, żeby po prostu było jakieś pierwsze spotkanie, gromadziliśmy ludzi tam w kawiarni czy w jakimś tylko mieszkaniu. No i tak powstały kluby w Śremie, w Krzywiniu, w Nowym Tomyślu. Czyli po prostu oddolna działalność zwykłych ludzi jest kluczem do działania klubów Gazety Polskiej. Tak, że ty masz pomysł. Ty się w to włączasz, ty pilotujesz, a my ci pomagamy. Były w 2008 roku protesty w sprawie rosyjskiej agresji na Gruzję. Klub Gazety Polskiej od razu pierwszy pod konsulatem rosyjskim. Tak jest. I krzyczeliśmy. I to bardzo głośno. Tam parę nas spisali, gdzieś tam potem ciągali po sądach, ale wszystko dobrze się skończyło. Jeden tylko z profesorów, który był z nami i głośno krzyczał, Putin odwęca, bał się potem jechać do Rosji, jak go zapraszali. No właśnie, badania naukowe w Rosji już były potem wykluczone. Ja pamiętam bardzo zabawną anegdotę z tego czasu, pan Bohdan Zaremba, kombatant czerwca 56 roku. On właśnie był aresztowany wtedy. On właśnie tak, miał sprawę w sądzie, no i sąd przyzwyczajony do tego, że jak ktoś manifestuje pod konsulatem rosyjskim, to małolaci. No ja byłem takim jeszcze małolatem z lat temu, nie wiem, 15 czy 10 już starszym małolatem. No i 10, nagle, 10. I nagle Bohdan Zaremba przed sądem w sprawie o wykroczenie, o nielegalne zgromadzenie pod konsulatem rosyjskim jest pytany przez panią sędzię o to, czy obywatel był karany. On mówi, owszem, byłem karany karą śmierci. Trzykrotnie karany karą śmierci, no więc sędzia się przygląda mu, wyjątkowo zdegenerowany element. Nie dość, że już był ukarany karą śmierci, to dalej organizuje nielegalne zgromadzenia. Wyjaśnijmy, że pierwszy raz chyba w wieku 9 lat trojka NKWD całą rodzinę skazała na karę śmierci i on tłumaczy, że nie wie, jak to z kodeksu karnego wygląda, ale no faktycznie był karany karą śmierci. Gdy zainicjowałem ten przyjazd, niektórzy sądzili, że prezydenci będą się obawiać. Nikt się nie obawiał, wszyscy przyjechali. Bo środkowa Europa ma odważnych przywódców. I chciałbym to powiedzieć nie tylko wam. Chciałbym to powiedzieć również tym z naszej wspólnej Unii Europejskiej. Że Europa Środkowa
Gruzja, że cały nasz region będzie się liczył, że jesteśmy podmiotem. I my też świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Był taki czas, kiedy demokracja faktycznie była w Polsce i w Poznaniu zagrożona, kiedy były wybory samorządowe, w których PSL dostał, uwaga, 24% w tych wyborach samorządowych w 2014 roku. Powstał wtedy ruch kontroli wyborów. Ludzie z pokolenia Solidarności, tacy jak ty, postanowili zorganizować się, żeby uniemożliwić fałszowanie wyborów, z którym ewidentnie mieliśmy do czynienia w 2014 roku. W tym ruchu kontroli wyborów, który był zorganizowany, właściwie do tego ruchu kontroli wyborów, to klub wstąpił gremialnie. Wszyscy i stosowaliśmy się, pilnowaliśmy, obsadzaliśmy i mężów zaufania, i komisji wyborczej, i wszystko. Ale to, żeby pilnować tych wyborów, to myśmy wcześniej jeszcze postanowili zorganizować, po prostu zająć się tym, żeby kontrolować te wybory, i wtedy Zenek zorganizował pierwszy nadzwyczajny zjazd klubów Gazety Polskiej w Licheniu, który był poświęcony właśnie tej sprawie, żeby pilnować wyborów. To jest najbardziej szokujące w Poznaniu, że jesteście postrzegani jako taka gwardia Antoniego Macierewicza. Tak, jesteśmy wojsko. Wojsko, także jak, jeśli chodzi o chuligana, to nas jest co najmniej batalion. Poznański klub Gazety Polskiej przyjął imię Andrzeja Błasika, który zginął w Smoleńsku. Jak to się stało i dlaczego Andrzej Błasik? No to jest znowuż inicjatywa całkiem oddolna. Nic z góry od zarządu, tylko od klubowiczów. Myśmy w pewnym czasie zapraszali do klubu jako gości rodziny. Jednym z gości była pani Błasikowa. Przede wszystkim uderzała nas to jej postawa, że wbrew, właściwie sama staje w obronie honoru oficera polskiego, generała. I zaprosiliśmy ją i ustalając jej przyjazd na zebraniu, no z sali padło: słuchajcie, coś musimy jej zaoferować. Przyjmijmy imię generała Błasika. Generał Błasik był dowódcą eskadry tutaj w Poznaniu na Krzesinach. Był dowódcą tam, jest związany z Poznaniem, mieszkał prawie 2,5 roku w Poznaniu. Przyjmijmy. No i oczywiście z czym się spotkał w klubie? Z gromkimi brawami. I została propozycja pani Błasikowej przedstawiona. Pani Błasikowa mówi tak, ona się spyta rodziny, bo musi wiedzieć, jak to będzie, jak zareagowana, na tyle, prawda, spraw na głowie, musi stawać w obronie, a my będziemy pomagać. Wyrazili wszyscy zgodę, no i oczywiście zorganizowaliśmy przyjęcie imienia generała Błasika dla klubu, którego niestety Zenek nie doszedł. To, bo chyba to jest tak, że nie było postaci, która byłaby z większym barbarzyństwem potraktowana niż generał Andrzej Błasik. Tak, mieliśmy puszczone, że być może doszło do tej katastrofy, dlatego że pijany generał Błasik stał za plecami pilotów i pewnie kazał im lądować. Po latach prokuratura ogłosiła, że tamte podejrzenia okazały się całkowicie nieprawdziwe. Jest to stwierdzone przez prokuraturę, natomiast przez lata jego rodzina była poddawana czemuś strasznemu, jak sobie wyobrazimy, bo w mediach to nie zawsze tak wygląda, tak? Jak, co musiała przeżywać rodzina, która słyszała, że przez męża, przez ojca, przez krewnego zginął prezydent Polski i cała delegacja. Jeśli coś może być u szczytu tego barbarzyństwa, z którym mieliśmy do czynienia po Smoleńsku, to właśnie sprawa generała Błasika, tak? No, my wiedząc o tym wszystkim, przede wszystkim śledząc wszystkie te, staraliśmy się po prostu pomóc tej rodzinie i temu wszystkiemu zaprzeczać. I samo to przyjęcie tego imienia już było po prostu dużą sprawą. Było bardzo ładna uroczystość, oczywiście w sali Czerwonej Pałacu Działyński. Mamy kontakt z rodziną pana generała Błasika. Od żony to on jest najbliżej, ale siostry znamy. Potem dalszą tam brata pani generałowej, którzy
starają się to wszystko dementować i przywracać pamięć. Jest w Częstochowie, pochowane są, bo generał Błaszczyk był, nie znajdował się przede wszystkim tam, gdzie media mówiły. Jego szczątki leżały gdzie indziej, a poza tym były strasznie rozszarpane. W związku z tym najprawdopodobniej był gdzieś w pobliżu epicentrum tego wybuchu, ponieważ byliśmy w sumie na trzech pogrzebach generała Błasika. Bo to Rajd Katyński w siatce pozbierał szczątki, które w Krakowie po zbadaniu okazało się szczątkami generała. I oni w reklamówce, w motorze, w pojemniku przywieźli je tutaj do Polski. I została taka, jest urna w postaci takiego piku z szlifami generańskimi i w tej urnie w kaplicy takiej polskiej w Częstochowie są złożone. Oczywiście tam byliśmy i po ekshumacji, jak był trzeci pogrzeb generała, też byliśmy. Byliśmy na odsunięciu pomnika generała w Osowie, bo tam jest taka aleja wszystkich, którzy zginęli w Smoleńsku. No i wielką radością dla nas było, że na poznańskich Krzesinach stanął pomnik generała. Jest przepiękny, jest przy tej budynku, w którym spotykają się lotnicy, jak wylatują, jak wsiadają do samolotu, w tych swoich ubraniach takich, do tych odrzutowców z hełmofonami, w takim specjalnym ubraniu. No i mamy kontakt z Krzesinami. Bywamy na ich uroczystościach, oni bywają na naszych uroczystościach. Ci w ziemię wrośnięci to przyczajone korzenie, pisała Beata Obertyńska, poetka, która przeżyła Syberię. Marysia Zawadzka była moim gościem. Dziękuję dzisiaj bardzo. W wywiadzie z chuliganem. Dziękuję pamięć. Bardzo. I przede wszystkim zapraszamy wszystkich na spotkania Poznańskiego Klubu Gazety Polskiej. Mamy strony na Facebooku i tam zawsze wszystkie cenne informacje Państwo znajdziecie. Przede wszystkim pierwsza jeszcze, jeżeli mogę, jeżeli wolno, to proszę Państwa, słyszeliście tu parę słów o naszym przewodniczącym Zenku Torzu. 5 lutego mija 5 lat od jego tragicznej śmierci i w Kościele Najświętszego Zbawiciela o godzinie 18 będzie w jego intencji odprawiona msza święta w ładnej oprawie muzycznej. Także komu był bliski lub będzie bliski, dopiero jak go pozna, bardzo serdecznie na tę mszę zapraszam. Pamięć o historii Poznania i o ludziach dla Poznania zasłużonych. Pamięć odkurzona, pamięć przypomniana zmienia współczesność. Pamiętajmy o tym, to jest przedmiotem zainteresowania programu Wywiad z Chuliganem. Zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia.